Dzień dobry. 3 maja 2024 roku, w święto narodowe. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie słowami biblijnymi, które dzisiaj mamy do rozważenia. Najpierw w 3 Księdze Mojżeszowej, 19 rozdziale i 14 wierszu. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego. I drugie słowo z Ewangelii Łukasza, z 6 rozdziału i 36 wiersza. Pan Jezus Chrystus mówi: bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Drodzy, pozwólcie, że więcej czasu poświęcimy temu wersetowi z Ewangelii, bo chyba ten z 3 Księgi Mojżeszowej jest dla nas jasny. Mamy być po prostu niezłośliwymi ludźmi, no bo chyba wiadome jest, że ktoś, kto złorzeczy głuchemu albo kładzie przeszkody przed ślepym, no musi być złośliwy i takiej postawy nie możemy wykazywać. Mamy po prostu bać się Boga i czynić dobro. Ale ten drugi werset zastanowił mnie, dlatego że mówi o miłosierdziu, o tym, byśmy byli miłosierni. Postanowiłem zrobić taki eksperyment. W wyszukiwarce Google wpisałem miłosierdzie, miłosierni, miłosierny i zazwyczaj po wpisaniu wyskakuje wszystko o miłosiernym Samarytaninie, o dziełach miłosierdzia, generalnie wyskakują wszystkie sprawy związane z chrześcijaństwem, z Biblią, ale też wyskoczyła, pokazała się definicja miłosierdzia, która bardzo mi się spodobała. Wyciągnąłem takie jedno wyrażenie, mianowicie miłosierdzie to aktywne współczucie. Co to znaczy? To znaczy, że od samego współczucia czy pochylania się nad czyimś losem jeszcze nie wydarza się miłosierdzie, bo miłosierdzie to połączenie tego właśnie współczucia z aktywnym, pomocowym działaniem. Oczywiście my widzimy dużo dobrych rzeczy, które dzieją się wokół nas, ale często też musimy zabiegać o takie aktywne współczucie. Mamy wielu ekspertów i specjalistów z dziedziny współczucia, ale niestety bardzo mało jest tych, którzy współczują aktywnie. Natomiast, co ciekawe, chrześcijaństwo daje nam pewną motywację do bycia aktywnie współczującymi, czyli do bycia miłosiernymi. Mianowicie, jeżeli mamy być tacy miłosierni jak Bóg, bo to mówi Pan Jezus, to oznacza to tyle, że Pan Bóg, widząc nasz los, ludzi grzesznych, zgubionych, chorych na grzech, nie tylko współczuł, nie tylko było mu źle z tego powodu, co widział w nas, ale zrobił coś dla nas. Posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na krzyż Golgoty, by ten umarł za nasze grzechy i dał nam zbawienie. I taką właśnie motywacją dla nas, chrześcijan, jest to, że czyniąc dobro, czyniąc jakieś uczynki miłosierdzia, nie czynimy tego dlatego, że chcemy sobie czymś zasłużyć. Wiemy przecież, że zbawienie otrzymujemy z łaski przez wiarę, ale właśnie przypominamy sobie ten akt Bożego miłosierdzia i chcemy to nasze aktywne współczucie, to nasze miłosierdzie czynić w naszym życiu właśnie ze względu na Chrystusa. Chrystusa, który i Boga, który wykazał się też właśnie tym aktywnym współczuciem, czyli miłosierdziem. I drodzy, tego aktywnego współczucia, tego miłosierdzia pośród nas, dla świata całego, życzę nam wszystkim w ten piękny dzień. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Ja pozdrawiam z Gliwic, za mną tężnia miejska, a więc za chwilę jeszcze powdycham świeżego powietrza, czego i Wam życzę, bo być może jesteście na jakichś urlopach i odpoczywacie. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Zostańcie z Bogiem.